Hej, z Sobieski, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Euro Truck Simulator 2 i dzisiaj, ten film będzie oczywiście na jutro, bo jutro jadę na basen do Strzyżowa i boję się, że potem mogę nie mieć siły i mogę nie nagrać. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Dzisiaj jedziemy z Helsinek do Wyborgu, płyn kamienny 22 ton, tir DAF. O. Trasa 6-godzinowa. O, znaczy, tak troszeczkę na oboku Helsinku. O, no, nie w centrum miasta. Będziemy mieć Lovisia, Lahti, Kouvola, Kotka. No i tutaj jedynie bramki i Wyborg. 364 km. Taka rejestracja. OPV 955, tir DAF 370, tutaj mamy rejestrację dla 578, no, takie ładne. No to co, gra podgłośniona na 20%. No, właśnie zatrąbiłem, więc no. Jedziemy, no bo 6 godzin. Wydaje się mało, ale warto ruszyć już. No, ale no takiej przyczepy to jeszcze nie wiozłem. No. Okej. No więc skręcamy w prawo. Ten kurs już znalazłem 2 dni temu. Żeby nie było, że na filmie nie mam kursów. Nie wiem, jadę po kamienistej drodze. Troszkę słyszycie. Dobra. No i skręcamy przez przypadek wycieraczki zamiast kierunkowskaz. Dobra, środa 12:17. Nic nie jedzie. No to ja jadę. Dobra. 70 km ograniczenie. Środa 12:22. Dobra. I zmieniamy tutaj jakieś różne rzeczy. No i zobaczymy, ile film. Czy ja zobaczę, ile film potrwa. No mam nadzieję, że w tych 15 minutach się wyrobię, więc na mapę postaram się jak najczęściej nie patrzeć, żeby jak nie naj... No, żeby po prostu nie najczęściej patrzeć, żeby jak najrzadziej, jak najrzadziej patrzeć na mapę, żeby jechać prosto przed siebie. No, skręcamy w lewo, autokar, jakiś terenowy samochód. Dobra. W lewo droga z pierwszeństwem, się rozglądam. No, nie ścinamy zakrętu, żółte linie. No i auto, taką samą przyczepę ma jak ja, tylko inny kolor. Witam ziomek. I autostrada, witam. Dobra, skręcamy w lewo, znaczy zmieniamy pas. Włączam się do ruchu. Dobra, F awaryjne podziękowanie, że mnie przepuścił lub przepuściła. Mam nadzieję, że dojadę do końca kursu do Wyborg, do Rosji. Ale myślę, że jest to, mam nadzieję, wykonalne. Ten film miał dzisiaj jutro na 8 rano. Ładne drzewa, szerokie odstępy. Ciężarówki jadą. Śniegu już nie ma. Bo jak chciałem grać z Szymonem, to mnie nie wpuścił, bo on nie miał śniegu, a ja mam. Więc no. 80, to jadę 80. Mam do na środę 18:24. Więc jeszcze 5 godzin, 22 minuty, 322 km. Akurat same dwójki się złożyło.
Sorry, autokarze, że ci zajechałem. Czy no nie zajechałem, ale tak. Zjechałem mu na jego pas. No, troszkę zmęczony jestem, no bo dzisiaj nagrywałem Farming Simulator 22, więc no już drugi film dzisiaj, no ale to jeszcze nie jest nic, widzowie. Bo ten film będzie na jutro, a w środę. Znaczy w czwartek muszę, czy nie muszę, no ale fajnie by było nagrać film na piątek, na sobotę, na niedzielę, na poniedziałek i na wtorek. Więc 5 filmów w piątek. I dzisiaj 2 filmy to jest nic w porównaniu do piątku. Więc no, a zbliżamy się do pewnej liczby filmów, widzowie. Więc no, miał wypadek, ale mam małą ciężarówkę, więc się zmieszczą. Policja, dwie straże. Zahaczyłem o bramki. A nie ma helikoptera, to spoko. Samochód dachował. No ale mam małą przyczepę. To jest git. Się zmieszczę. No tak się nie powinno robić. No ale wtedy nie wiadomo, gdzie by mnie wysłali. Więc prawdopodobnie bym musiał nawracać i tutaj, więc trwałoby w ogóle, bym wtedy już na pewno nie dojechał, więc na szczęście mam małą przyczepkę, to się zmieściłem. Tak się nie powinno robić. No ale jak chcę szybko dojechać, to trudno. Światła mam, długie działają, to są długie te migające. Dobra. No i jedziemy. Dobra. Płyn kamienny to ja rzadko, widzowie, wiozę, bo zazwyczaj zauważyłem, że najczęściej wiozę zużyte plastiki, zużyte opakowania. Tego było najwięcej. Sorry, gościu, że ci zajechałem, ale się tak mówiłem, śpieszę. Dobra. 80 na godzinę, koło wola 41 km. Dobra. Kołowola prosto. No to jedziemy prosto. Oczywiście na Kołowolę nie jadę, tylko do Wyborg. No, paliwo mam, więc nie muszę tankować. Drzewa są. Fajnie. Już białe linie przerywane. Chodniki są. Pola są. O, ten gost. O! Akcja, proszę państwa, będzie walka, kto kogo wyprzedzi, ale chyba kurde on mnie. Ale gościu, tak blisko to mnie nie powinieneś zajeżdżać mi drogi. Do jakiejś elewacji na moście. O nie, teraz mnie wkurzył gostek. Próbuję go wyprzedzić, bo policja, ale mandatu nie zrobiłam. Jest ograniczenie do 70, a do 90. Mam nadzieję, że będę nie skręcał w prawo. No, po co mnie wyprzedzał, jak jedzie w prawo? Dobra, karetkę przepuszczę. Jedź ambulans. Dobra. No i tyle. Tylko karetkę przepuszczam i jadę dalej. Autokar i osobówka nie sobie stoją. Jakaś wąziutka droga. No dobra, film trwa już 9 minut i 13 sekund. Skręcam w prawo. Zmieniam kierunek. 237 km, 4 godziny 6 minut. Dobra, na kotka skręcam niestety, ale na szczęście omijam to miasto. Dobra. Okej. Skręcamy w prawo, ustąp pierwszeństwa. Okej. Nic nie jedzie, no to jedziemy. W takim razie. Okej. O,
to tutaj mam czas 2 minuty 22 sekundy. Ta przed kierownicą, nie wiem co to oznacza. Tu gdzie mam trip 1. No ale coś tam musi oznaczać, jakiś time. Pewnie nie wiem. Nie wiem co to znaczy, jakaś ciężarówka do drewna jechała. Kilometrów 222 kilometrów. O, na prostej ta ciężarówka jedzie troszeczkę powoli, ale coś tam jedzie. Więc no. Tyle kilometrów. Kotka 43. Czerwone domki, no bo to Finlandia chyba. Jakiś polny, jakiś zielony domek. Oj, tutaj ładne drzewka. Ładne kamienie. Dobra, okej. Kotka prosto. 203 kilometrów do końca. Dobra, okej. 15 godzina. Mam dojechać na 18:33. Stacja benzynowa. Okej. Pasowałoby się ograniczenie do 90 na godzinę, no ale no nie tym razem, bo spory nade mną, ale pociąga niestety nie ma. Dobra. Droga z pierwszeństwem. Okej, okay. Jadę prosto. 60 ograniczenie. Okej. Okay. Tradeusz zjechał. Kotkę omijam. Na szczęście. Mam jezioło odkrytą, nie muszę. Czy pewnie kiedyś do niej niestety będę musiał przyjechać. Nie my. Ją odwiedzić, ale nie będzie mi się to nie śpieszyło. A więc no. Okej. Okay. Ograniczenie do 80. Koniec do autostrady. Dobra, zmieniamy pas, bo ten pas się kończy. Dobra. Jeszcze 3 godzinki. To już tam na luzie. Okej, okay, więc ten kurs dojadę, bo rzadko robię cały kurs od A do Z do od początku filmu do końca, więc pasowałoby chociaż raz w życiu skończyć. Bo nie pamiętam kiedy ostatnio kończyłem po prostu cały kurs. Okej, okay. Rondo widzę będzie na drugim zjeździe, będę musiał nim jechać i prosto. Dobra. Okej. Okay. No, ładne te Helsinki, no też ładne. O, ładny niebieski samochód, znaczy ładna ta Finlandia. A ile to jest Finlandia? Mam nadzieję, że Finlandia. 50 ograniczenie, nic nie jedzie. To jadę ja. No. Gościu, ja mam pierwszeństwo na rondzie. Co mi wymuszasz pierwszeństwa? To za gosek, ładne kwiatki tutaj były. Nara. 2 godziny 50 minut. A zmienię pas. 50 ograniczenie, no to jadę. Okej. No, ładne. Te kwiatki żółte. Na parking mnie jest potrzebny. No 30 ograniczenie. No świetnie po prostu. Ale na szczęście jest tylko jedno miejsce graniczne przejście, bo przed filmem sprawdzałem, więc no całe szczęście, że mam nadzieję, że sprawnie mi to zejdzie. Dlatego teraz jadę na gościu, postuję mi ciebie wyprzedzić Tirison. Czy zdąży? Nie wiem. No też tak się nie powinno robić, ale on też widzę zmienił pas, wystraszył.
Punkt kontroli granicznej, sprawdzanie dokumentów, proszę czekać. No to czekam, a nie, żółty będzie pierwszy. Nie, czemu? O, i ja za nim. Dobra. Okej, wszystko jest w porządku, miłej podróży. Ale ty gościł ostatni. O, czy ci zdążę zajechać drogę? No nie, niestety. Tu się pas kończy. Dobra, okej. Usta pierwszeństwa. Zdążyłem. Dobra. 2 godziny, 22 minuty. A my wsiadamy. Gostka. Dobra, okej. Troszkę powoli ta ciężarówka jedzie. Mana wyprzedzam. No ale jakoś się zbiera ta ciężarówka. Rampa otwarta, więc jadę, żebym zdążył. Ale wjechałem do innego państwa. Dobra, rampę jeszcze widzę. Okej. No i czekam, aż się mi otworzy. Próg zwalniający. Dobra, mogę jechać, mogę. Kontrola regenterakowska przebiegła, pomyślę, możesz kontynuować. Dobra. Co to, czerwone światło? O, jeszcze policja, to... To się wolę zatrzymać. Ładnie. Tak, jest policja. Wolę nie ryzykować. A ja miałem tak w ogóle tutaj skręcić. Dopiero się teraz zorientowałem. Bym pojechał prosto. 122 km mi zostało. O, zmieniło się na MSK. Było środę z 18.47. Nie wiem, co to znaczy MSK. Dopiero teraz to zobaczyłem, że się zmieniło. Uda się do inspekcji wewnątrz budynku na wzrost sprzedaży przed bramę po lewej stronie. Nie. Bo potem z niej ciężko wyjechać. Opłacie, tutaj mam mapę Wyborg, kotka tutaj. Ale ja wolę po prostu, nie będę się udawał. Bo nie będę tracił czasu. Ale chcę to przejechać. Sprawdzanie dokumentów, proszę czekać. Punkt kontroli granicznej. Dobra. Okej. To wieje wiatr na polu. Wszystko jest w porządku, miłej podróży. Okej. Tutaj też jedzie ciężarówka. Policjanci. Teraz słyszycie mój odgłos ciężarówki. Troszkę. O, policja właśnie ta? Dobra. Okej, nikomu drogi nie zajechałem. Ale się policji tutaj nie spodziewałem. Nieuprawnione przekroczenie granicy? Nie. Trudne. Nie wiem. Nasz klient spodziewa się dostawy, lada chwila dopilnuj, żeby... To ja na czas. Dobra, dopilnuję tutaj o... Na dwa granicy. Już ja do Rosji wjechałem. Sorry, gościu. Słyszycie tą muzyczkę, bo ona ma... dać kierowcy napięcia, żeby się spieszył. No ale żeby ją wyłączyć, no to bym musiał włączyć muzykę, a wtedy byłyby prawa autorskie i tego nie chcę. O, ładny tutaj zakręt, lasy. Dobra. Ciągła linia, nie można wyprzedzać, niestety. A, już tutaj dojedziemy, ładne brzozowe lasy. O. Wyborg już mi się pokazuje. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał z Helsinek, płyn kamienny. Więc no, ten film będzie na jutro, na godzinę 8 rano. Jeszcze godzina 38. 91 km. 70 ograniczenie. No to jadę. Mam nadzieję, że wam ta muzyka nie przeszkadza, no ale trudno, dostanę minimalne spóźnienie, no ale nic na to nie poradzę, ładne
lubię właśnie takie drogi, że jest droga i właśnie takie lasy, to jest takie fajne. No jest tak można jechać i patrz. To ja lubię takie właśnie. Jest taki odcinek drogi, jak się jedzie na chlebiska właśnie. Blisko chlebisk i tak jest ładnie. Gdzieś koło Płazowa jest tak ładnie. No ale... ładnie jest też w jesieni w Płazowie, jak jest taki odcinek. O nie, gościu. Teraz to mi... mnie wkurzyłeś. To jest chyba polonez, ale prędkości niestety nie mogę przekroczyć. To cię ratuje. To tak to bym cię wyprzedził, no ale zaraz dostanę mandat. Mam pieniędzy 939,47 euro. Więc no niestety, gdyby nie mandaty, to bym cię wyprzedził. Gdyby, znaczy niestety te mandaty to bym cię nie wyprzedził, ale gdyby ich nie było, no bym cię wyprzedził. Tankować nie mełne, bo nie mełne tracił czasu. Haj tak film już trwa, no prawie z pół godziny, ale na szczęście skręcił, ale za to mi drugi zajął fioletowy tym razem. O nie. Tak film już trwa prawie pół godziny. No ale na te ładne lasy warto poświęcić. Jeszcze 56 minut. Rejestracja. No. I tutaj 9,5. Niestety. Jeszcze 222 mi się nigdy nie trafiła. No ale no ładne te lasy. To jest skrzyżowanie. No. Okej. Mapa, jestem już tutaj. Robię takie okrążenie. No, tylko no ta 70, kurde, awaryjne miga. Dobra. Okej, Wyborg. Prosto, 71 km na godzinę jadę. Dobra, no tak paliwa to mi wystarczy, to tak na styk. Film trwa 22 minuty, 22 sekundy, więc no to już troszkę długo. Dłuższy niż farming dzisiejszy. No ale Eurotrack może być długi, bo wy lubicie. Więc no. Ładny most, ładna rzeka, ładne drzewa. Dobra. 27 km, 18.21, mam tutaj na 18.50. Okej. Zaraz mę nas kręcą w prawo. I tak właściwie to już. Na Wyborg. Klienci się już tam niepokoją, gdzie ja to jestem, no ale trudno. Jak nagrywam, to też mi trochę dłużej schodzi. No ale przynajmniej w końcu jakiś kurs dojechałem na filmie, bo to się rzadko zdarza. No ale ustąp pierwszeństwa, ale nic nie... jednak wiecie, nie zauważyłem tego samochodu. No tak nagle mi się pojawił. Dobra, 15 minut. 70 ograniczenie. Autokar. Nemy. Okej, skręca w lewo autokar. Nemy. 60 ograniczenie. Z końca drogi to się nie spodziewałem. Tak nagle mi się skończyła. No ale... no i to cysterna. Jedzie za mną. Z tyłu. Dobra, jeszcze 6 minutek. Okej. O, ale się rozpadało. Pada, widzowie, od paru dni. Brzydka pogoda. Masakr. A jaki inny odcień drogi. Chyba w Rosji tak jest. Ale trudno. Dobra, wieje od paru dni też, o, przejazd kolejowy, no ciekawe, czy pociąg mnie jeszcze złapie. No, zatrzyma mi się, rozglądnę. Na razie nie widzę, więc mogę jechać. Jedziemy. Dobra. Okej. No to jademy. Skręcam w prawo. Dobra.
Dostał pierwszeństwa. Nic nie jedzie. No i ostatnia prosta, ostatnie dwie minuty kursu. Bo ten żółty też za mną będzie tak jechał, no ja nie mogę. Ale zaraz tak nie będzie za mną jechał, bo ja tak zaraz kończę. Dobra, okej. O, jakie ładne domeczki. Jakieś stare, dawne schody. Ups, troszeczkę w słupka wjechałem. Ale się tego nie spodziewałem. No i skręcamy w prawo. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Dojechałem bezpiecznie, bez upadków. No to cóż. Widzimy się jutro. Znaczy ten film nie na jutro. Więc no. Helsinki, Wyborg, płyn kamienny. Dobra. Zużyte paliwo 117,1 litr. Premiera za dostawę na długim dystansie, poziom 6 plus 21 euro plus 91 XP. Wynagrodzenie podstawowe 365 km, pieniądze 2569 euro. Doświadczone 365 XP. Poziom 30 Elita. No to co? Hej. I hej.